Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Troszeczkę dziwnie mi tutaj siedzieć i odzwyczaiłam się od nagrywania, od siedzenia tutaj przed kamerą, od mówienia, bo miałam w sumie dwa miesiące przerwy, ponad nawet. Ale w moim życiu tyle się działo. Teraz chcę właśnie wrócić do nagrywania, chcę Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Zacznijmy od tytułu. Ja nie lubię clickbaitowych tytułów, także już to wiecie. I tytuł ten również nie jest clickbaitem. Mam dla Was nowinę. Zostanę mamą jeszcze w tym roku. Ogólnie ta wiadomość bardzo mnie ucieszyła, ale też na początku byłam w takim szoku. Zresztą nagrałam reakcję z tego momentu, gdy się dowiedziałam pierwszy raz w ogóle, że będę mamą, i możecie wtedy zobaczyć, że byłam w totalnym szoku. W sensie to było tak. Czułam się od, nie wiem, kilku tygodni troszeczkę inaczej. Gdzieś tam lekko pobolewało mnie podbrzusze. Wiedziałam, że to może być to. Także już w dniu, w którym spodziewałam się, że normalnie miałabym miesiączkę, nie dostałam jej, poszłam od razu do drogerii po test. Zrobiłam test, ale powiem Wam totalnie jakoś, nie byłam przygotowana na to, że jak ja na niego spojrzę, to tam będą dwie kreski. Nie wiem, po prostu wiadomo, to jest nowina, która odmienia całe nasze życie, zmienia o 180 stopni. I naprawdę zaskoczyłam się mega pozytywnie, bo gdzieś tam ja już od dłuższego czasu w sumie czułam, można to chyba nazwać, instynkt macierzyński. W sensie zawsze się rozpływam, gdy widzę jakieś słodkie małe dzieci, czy to nawet na Instagramie, czy gdzieś tam. Także tak. Więc marzyło mi się, żeby założyć tą rodzinkę. Chcieliśmy tego i udało się bardzo szybko. Dużo też się ostatnio działo. Nagram osobny film o pierwszym trymestrze, bo ogólnie zabrałam się do nagrania tego filmu, gdy jestem już w 16 tygodniu, tak? Także trochę czasu już zleciało, ja dowiedziałam się, że będę mamą w pierwszej połowie stycznia. I już trochę czasu minęło właśnie od zrobienia testu. Już się troszeczkę z tym bardziej oswoiłam, ale też już weszłam w drugi trymestr. Tak, mamy 16 tydzień. Zrobię osobny film o pierwszym trymestrze, bo ten film chciałabym, żeby był po prostu pozytywny, z nowiną, z dobrą wiadomością. I ja się wszystkim tak mega cieszę, naprawdę cieszę się, że będę mamą. Ale chciałabym też nagrać film o tym, jak realnie wyglądał u mnie pierwszy trymestr, bo było ciężko, mega ciężko, ale teraz nie chcę się nad tym rozwodzić, bo wywołuje to we mnie bardzo dużo emocji. Było mi ciężko przetrwać każdy dzień, naprawdę. Przez pewien czas, nie przez cały, ale był taki miesiąc wyjęty z życia, że tak powiem. No, także czekamy na Ciusia. Będzie w tym roku. We wrześniu. No. Jeśli chodzi o płeć, to już może się pokazać coś, aczkolwiek ja byłam na SG i Ciuś tak się ułożył, że sama totalnie nic nie wiem. Jeszcze też zastanawiam się, czy chcę zrobić sobie niespodziankę i zrobić baby shower i wtedy się dowiedzieć, czy po prostu ja chcę wiedzieć już na USG, bo też bardzo lubię ten moment, gdy idę na USG i mogę zobaczyć maleństwo, czy właśnie ja się dowiem i zrobię niespodziankę mojemu narzeczonemu i całej rodzince, a ja będę wiedzieć. Jeszcze tak do końca nie zdecydowałam. Zobaczymy też na kolejnej wizycie. Teraz mam na początku maja, czy coś się w ogóle pokaże, czy będę wiedziała. No, jeśli się dowiemy, to fajnie, bo powiem Wam, że ja już powoli przeglądam te wszystkie ubranka i wszystkie mi się tak podobają, ale muszę się wstrzymać. Teraz zapisuję sobie jakieś linki i tak dalej, bo no nie wiem, czy kupić różowe ubranka, czy niebieskie. Wiecie, o co chodzi? No. Dobrze. W sumie nie wiem, co miałam powiedzieć. Mówię po prostu to, co, nie wiem, gdzieś tam przychodzi mi do głowy. Myśli, które przychodzą mi do głowy. A teraz będzie część, którą nagrałam właśnie już w styczniu, jakiś czas temu. Z moją reakcją. Z reakcją mojego narzeczonego. Tutaj nagrywałam akurat film bez obrazu, bo chciałam, żeby to był nasz taki prywatny moment. Także tutaj taki krótki fragment.
Dobra, sprawdzam. Mam mega stresik. Czy on jest? Ta druga jest jasno-czerwona. On jest chyba pozytywny. Tak. Jeju. Bardzo się cieszę. W sensie, to nie jest tak, że się tego nie spodziewałam. Trochę się nie spodziewałam, ale jak to widzę, to ciężko mi to uwierzyć. Przeczuwałam to, powiem, że mi się przeczuwałam, ale nie wierzę w to. Jestem tak szczęśliwa, ale też mega się boję tego wszystkiego, wszystkich zmian. Nie spodziewałam się, że zrobię pierwszy. I no ewidentnie są dwie. O, to są łzy wzruszeń. Co ty płaczesz? Mają obraz? Nie, ja się tylko sobie chciałam. Co ty płaczesz? Nie wiem, wyściłam się i się boję. Co ty się boisz? No nie wiem, się śmiałam. Cieszysz się? Proszę. Trzeba się bać. Okej, widzimy się z powrotem. Jeśli chodzi o reakcję bliskich, rodzinki, to na początku, jeśli chodzi o moją rodzinę, no to na pewno moi rodzice byli w lekkim szoku, mama szczególnie, ale już od razu przeszedł ten szok, od razu za chwilkę wszyscy tak się mega cieszyli. Teraz to już całkiem każdy chce pomóc wybierać wyprawkę. Wszyscy czekają, aż się dziecko pojawi. Ja szczególnie czekam, bo ja już powiem wam, że ciąża nie jest tym, co lubię. Ja po prostu czekam. Już tak mówiłam narzeczonym, ja czekam, żeby mieć dziecko w ramionach, przytulić je, zobaczyć. Tak, czekamy na to, aż się zobaczymy. Ja już się nie mogę doczekać. Dobrze, nie chcę, żeby ten film wyszedł jakiś giga długi. Chciałam się po prostu podzielić moim szczęściem, powiedzieć wam, co tam u mnie. Może to wyjaśni trochę tą moją przerwę, którą tutaj sobie zrobiłam od nagrywania. Okej, dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie. Pa, pa!